Cześć dziewczyny, przygotowałam dla Was nowy trening. Będzie to propozycja na całe ciało z gumami Miniband. Ja użyję sobie dzisiaj wyjątkowych gum, bo są to gumy, które powstały we współpracy ze mną. Oczywiście pod filmem będzie link do tych gum. No i w trakcie treningu też na pewno Wam co nieco o nich opowiem. Przygotuj matę, gumy, wodę i zaczynamy. Oczywiście na początek trzeba zrobić rozgrzewkę i wykonujemy sobie ćwiczenia przez 40 sekund, nasze ćwiczenia rozgrzewkowe od barku do barku. Przekładamy sobie głowę. Sylwetka jest wyprostowana, barki są ściągnięte. Ściszę. Ok. A ty cały czas ćwiczysz? Spokojnie, nie za szybko. Pamiętaj, że na pewno rano, kiedy jesteś taka sztywna, to musisz to zrobić jeszcze wolniej. Ok, wyciągnij rękę na jedną i na drugą stronę. Trzymamy brzuch napięty, biodra są ustabilizowane i tylko skręcamy na bok. Jeżeli robisz treningi rano, to na pewno gdzieś ta rozgrzewka musi startować z trochę takiego wolniejszego tempa. Jak już jesteśmy po południu bardziej rozgrzane, po całym dniu, to na pewno będziesz sama czuła, że możesz już trochę szybciej wszystko wykonywać. Ok, wykonujemy skłony na jedną i na drugą stronę. I znowu są biodra ustabilizowane, brzuch trzymamy do siebie, nie ściskamy go na maksa, po prostu chcemy, żeby on był taki zaktywowany. Nie wypychamy pośladków do tyłu, ani też nie podkręcamy miednicy pod siebie, to ma być taka równowaga. Ok, stajemy sobie na szerokość bioder, unosimy kolano. Otwieramy kolano, ramiona i zmiana. Druga noga unieś, otwórz, zamknij i staramy się utrzymać równowagę. Takie ćwiczenia na pewno łatwiej jest wykonać na podłodze, nie na macie, bo mata zawsze jest w jakimś tam stopniu miękka i będzie nam odbierała tą równowagę. Raz, dwa, trzy, wróć kolano wysoko, kolano na zewnątrz. Jeszcze raz zrobimy na drugą nogę. Ok, i wykonujemy sobie naprzemiennie za krok prawa i lewa noga. Hop i hop. Plecy prosto, brzuch trzymamy, łopatki ściągnięte, odsunięte od głowy. Ok, i przejdziemy do delikatnego truchtu. I unosimy barki góra-dół. Możesz też to ćwiczenie wykonać w marszu. W ogóle cały trening ja wykonuję w butach, ale tak naprawdę można go wykonać bez butów. Tutaj mamy dosłownie, zobacz, element truchciku, który nie zaszkodzi na boso. Nie będzie skakania. Nie będzie żadnych szybkich ruchów. Ok, dobra. I stajemy sobie w dużym rozkroku, ramiona szeroko na jedną i na drugą stronę. Zejdź biodrami nisko, nie chcemy się tutaj zgarbić, nie sięgamy do kostki na siłę, możesz sięgnąć do łydki, ale pamiętaj, żeby plecy były proste. Ok, zejdźmy sobie na chwilę do kręku i teraz odpychamy się od maty, unosimy jedną, drugą rękę i wykonujemy taką pompkę, nazwijmy ją oszukaną, bo tylko obniżamy sobie klatkę w dół. W ten sposób rozgrzejemy troszeczkę klatkę piersiową. Ok. I teraz do pośladków okrągłe plecy i wklęsłe. Do pośladków i okrągłe plecy i wklęsłe. Sięgnij pośladkami daleko i tutaj okrągłe plecy. I jeszcze raz. I ostatni. Ok. Dobrze. Dajemy sobie nogę do wykroku,
I teraz zejściem w dół skręcamy do nogi wykrocznej. Sięgamy łokciem tutaj daleko dla siebie. Trzymamy oczywiście brzuch aktywny. Dobrze, zmienimy nogę. Ramiona gotowe, skręcamy i wróć. OK, rozgrzewka zrobiona. Przechodzimy do części głównej, która będzie składała się z części trzech części. Pierwsza na dolne partie mięśniowe, druga na ramiona i plecy, trzecia na brzuch i kor. Przechodzimy dalej. Zaczynamy naszą część główną i tutaj startujemy właśnie z ćwiczeniami na pośladki i na nogi. I oczywiście tutaj wybierzemy sobie gumę o większym oporze, jeżeli jesteśmy już w jakimś stopniu wytrenowane. Jeżeli jesteś bardzo początkująca, możesz spokojnie sobie użyć gumy o najmniejszym oporze i po prostu zobaczyć, jak ci pójdzie. Pośrednia guma, myślę, że sprawdzi się u większości osób. Ja sobie w tej chwili wezmę taką przedostatnią gumę, czyli tutaj mamy na 5 kropeczek, a dokładnie z zajączków zaczernione 4. To jest guma Heavy. Zakładam sobie ją nad kolano i będziemy wykonywać ćwiczenia przez 45 sekund. Mamy 5 ćwiczeń, wykonujemy jedno po drugim i dopiero po takim całym secie jest krótka przerwa. Pierwsze ćwiczenie to będzie przysiad. Stajemy sobie w rozkroku, schodzimy do przysiadu i jednocześnie staramy się ładnie odwodzić kolana na zewnątrz. Tutaj właśnie nam ta guma będzie oporować. 45 sekund pracy. Szeroko kolana. Oczywiście tutaj te ćwiczenia będą na nogi i pośladki, ale właśnie takie ćwiczenia na pewno nie rozbudują ud. W ogóle gumy mają to do siebie, że pięknie nam angażują bardziej te pośladki i możemy w jakimś stopniu mięśnie czworogłowe odciążyć. Spokojnie pracujemy, plecy proste. Schodzimy sobie nisko w dół. Trzymamy brzuch, trzymamy łopatki. OK. I od razu z tej pozycji wykonujemy taki step touch w delikatnym półprzysiadzie. Ważne jest, żeby biodra były zgięte, żebyś nie była na baczność. Nawet takie zgięcie już będzie dobre. Oczywiście niżej zejdziemy, będzie jeszcze mocniej mięsień pracował. Raz i dwa. Dostawiamy. Pamiętaj, żeby kolana prowadzić na zewnątrz, żeby nie stawiać nogi tak, tylko od razu z rotacją zewnętrzną kolana. Bardzo fajny ma właśnie opór ta guma. Myślę, że nawet zaawansowane osoby pięknie poczują. Ostatnie sekundy. OK, zostajemy w półprzysiadzie, sięgamy do tyłu po skosie i staramy się mocno wypchnąć nogę do tyłu. W ten sposób, hop. I po skosie, zobacz, stoję na środku maty, a nogę daję na zewnętrzną krawędź maty. Czyli ta noga idzie nie tylko do tyłu, ale też na zewnątrz. Plecy, brzuch. Daleko noga. Tutaj stabilnie ta druga, ona też jest aktywna. OK, i wykonujemy teraz lifty do tyłu, jedna noga. Nie za szybko, noga jest wyprostowana i wyprostowaną nogę unosimy.
Tutaj zarówno ten pośladek już powinien palić, jak i ten. Jeszcze raz. Au. Druga noga. Hop. Raz. I dwa. Pamiętaj, żeby przy liftach nie wykonywać tego ruchu wygięcia kręgosłupa przy podnoszeniu nogi. Tutaj nic się nie rusza, tylko unosi się noga. I z wydechem. I z wydechem. Oczywiście w tym ćwiczeniu można się podeprzeć na krześle, na oparciu kanapy. Tutaj ta stabilizacja nie jest naszym celem, więc jeżeli to poprawi komfort ćwiczenia, to otwieraj się śmiało. Mocny ma opór ta przedostatnia guma. I teraz możesz sobie oczywiście, jeżeli wystartowałaś tak jak ja, możesz sobie zwiększyć opór, jeżeli masz jeszcze zapas, albo zmniejszyć, jeżeli czułaś, że już technika nie była taka, jak potrzeba. Wracamy do całego naszego setu od początku. W sumie mamy go do wykonania 3 razy, czyli teraz robimy drugi. Większy zakres ruchu, jeżeli możesz. Kolana szeroko. Gumę rozciągamy. I jeszcze do końca. Okej. I wykonujemy krok do boku w półprzysiadzie. Rozciągając pięknie gumę przy tym kroku. Od razu rozciągamy gumę. Nie chodzi nam o postawienie kroku, tylko chodzi nam właśnie o rozciągnięcie mocno tej gumy. Nie patrz na to, żeby krok był długi, tylko żebyś wykonała długi ruch tutaj odwodzenia w kolanie, w stawie biodrowym. Będą jutro zakwasy u mnie. Ok, i wykonujemy odstawienie nogi po skosie. Tutaj również możesz się podeprzeć, skupić jeszcze bardziej na pracy pośladków i nóg. Niby tutaj nie ma skakania, a ja czuję, że mam przyspieszony oddech. Też dlatego, że mamy takie 4-minutowe sety. Jednak to jest taki ciągły ruch. Może nie jest bardzo intensywny, na przykład jak skakanie, ale jednak organizm to odczuje, bo jest wykonane ciągiem. I wykonujemy lifty. Spokojnie, ma palić, o co nam chodzi. Pamiętaj, że zawsze też możesz w każdej chwili po prostu zdjąć gumę, kontynuować bez niej. Jeżeli mocno weszło, już czujesz, że rozsadza mięsień. Druga noga i zaczynamy. No i teraz chcę zwrócić uwagę, jak pięknie ta guma sobie tutaj siedzi przy tym ćwiczeniu w miejscu. Zobacz, że ona praktycznie jest cały czas tutaj u mnie nad kolanem, w gumach lateksowych. W tym ćwiczeniu na przykład często się zdarza, że ona się nam zwinie do góry, jeżeli wykonamy jakiś ruch po prostu za szybko. Zagalopujemy się z tempem.
to ona może się wtedy podwinąć. Z taką gumą nie ma tego problemu. A zobacz, jaki jest ładny zakres ruchu. Ok. Jeszcze raz. I ja sobie w tej chwili zmienię gumę na nieco mniejszy opór. Często to robię, żeby jeszcze bardziej wykorzystać te ostatnie powtórzenia. I schodzimy. Często tak jest, że na przykład zostawiamy ten największy opór na wszystkie serie i przymykamy oko na to, że z każdym kolejnym powtórzeniem skraca się nasz zakres ruchu, a to też nie jest takie tak do końca pożądane. Oczywiście progresować z obciążeniem chcemy, ale jakby zakres ruchu, technika wykonania ćwiczenia zawsze powinny iść na pierwszym miejscu. Ja już czułam, że przy tych niektórych ćwiczeniach, przy niektórych liftach ten zakres się u mnie skracał, więc zdecydowałam się na redukcję oporu. Ok, i lecimy krok odstawny. Tempo nie za szybkie. I dokładnie wykonujemy każdy kroczek. Stawiamy nogę odpięty. Jest. Ok. I odstaw nogę po skosie. I zwróć uwagę też, żeby nie zadzierać głowy. Jeżeli ćwiczysz z komputerem, to dobrze sobie go postawić niżej, tak żeby spoglądać teraz w dół. Bo takie zadzieranie głowy też nam potem powoduje generalnie wygięcie często całego kręgosłupa, a tego nie chcemy. Ok, i ostatni raz lifty. Trzymamy brzuch, żebra i miednica nie oddalają się od siebie. Już naprawdę moje mięśnie dostały. Czekam na koniec tej części. Ostatnie sekundy. Trzymamy. Druga noga. Lecimy. Hop. Zwróć uwagę, żeby tutaj biodra były na jednym poziomie. Nie chcemy takiego odkręcania biodra do boku w ten sposób. Biodra równolegle, kolce biodrowe równolegle do ziemi. I ostatnie 10 sekund. To było ciężkie. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Przechodzimy do części na ramiona i plecy. Część na ramiona i na plecy wykonamy sobie na macie, w klęku. I tutaj również możesz wstać, możesz te ćwiczenia wykonać w większości na stojąco. To nie ma takiego dużego znaczenia. Ja czasami lubię właśnie wybrać sobie te pozycje klęczne czy pozycje siadu, żeby nie musieć kontrolować dolnych partii i bardziej skupić się na tych górnych partiach. I sobie właśnie tak dzisiaj zrobimy.
Ja wybieram sobie gumę o najmniejszym oporze, zdecydowanie do tych ćwiczeń na ramionach, ale tutaj z tym drugim oporem też w niektórych ćwiczeniach mogłabym powalczyć. Włączam odliczanie czasu i w pierwszym ćwiczeniu wykonamy sobie w tych trzech poziomach takie odwodzenie. W ten sposób raz, na wysokości barków dwa, w górze trzy. Teraz dwa i trzy. Teraz dwa i trzy. Opuszczamy. Odwodzenie, odwodzenie, odwodzenie i opuszczamy. Przy opuszczaniu też trzymaj takie delikatne napięcie. Czyli tutaj totalnie nie luzujemy gumy w ten sposób, tylko ona też jest minimalnie napięta. Tak, tutaj minimalnie napiętą opuszczamy. Ściągnięte łopatki, odepchnij, odepchnij na zewnątrz i w górze. I opuszczamy. Raz, dwa, trzy. I teraz zabieramy za głowę. Tutaj sobie usiądę na stopach i ściągamy za głowę. Nie chcemy tutaj mieć takiej wygiętej pozycji, takiej mocno rozciągniętej. To jest błąd. Niech ta guma idzie bardzo blisko głowy. Guma jest ułożona pod nadgarstkami, na przedramieniu i rozciągamy oczywiście na zewnątrz. Nie chcemy, żeby guma szła w ten sposób, że nadgarstki są wąsko, a łokcie są szeroko, tylko chcemy rozciągnąć właśnie najbardziej tą gumę. Czyli to miejsce, gdzie guma jest na naszych przedramionach, ono ma iść szeroko. OK? I schodzimy sobie do pozycji klęku podpartego i tutaj trzy razy podciągamy dłoń do barku i druga strona. Raz, dwa, trzy, zmieniamy. Raz, dwa, trzy i zmieniamy. Tutaj mamy gumę już pod dłonią. To ułożenie się nie zmienia i zmiana. Raz, dwa, i trzy, pół. Ok, i kolejne ćwiczenie. Znowu jesteśmy na pośladkach. Tutaj trzymamy gumę przy barku i wykonujemy wyprost zza głowy. Tutaj uginamy rękę i prostujemy. Oczywiście ten ruch wyprostu to jest nasza esencja ćwiczenia. Wydech. Pracują pięknie tricepsy. Na pewno to miejsce będzie twardsze, czyli to jest taki newralgiczny punkt często. Prosicie o ćwiczenia właśnie na tą partię. I tutaj można sobie szybko przełożyć. Tutaj idzie dłoń, tutaj trzymamy i prostujemy. I wydech, i wróć. Oczywiście przy pierwszym razie z tym ćwiczeniem zawsze jest chwila konsternacji, jak to złapać, gdzie to przytrzymać. Ale tak naprawdę jest to bardzo proste ćwiczenie. Tylko tu ściągamy do barku i tutaj ciągniemy do góry. Jeżeli za pierwszym razem nie udało Ci się od razu wskoczyć w to ćwiczenie, to się zupełnie nie martw. Nawet jeżeli miałabyś zrobić w sumie trzy powtórzenia, bo załapiesz na koniec, to i tak jest OK. Przy drugim razie będzie lepiej. Jest. OK. Fajnie się ta guma też właśnie sprawdza do trzymania w dłoniach, bo nie zwija się tak mocno jak te gumy lateksowe i po prostu wygodniej się ją trzyma. Ona się tutaj zawsze tak pomarszczy przy trzymaniu, ale nie bójcie się, to się rozprostuje bardzo szybko. I teraz idziemy z naszym ćwiczeniem. Odwodzenie, odwodzenie, odwodzenie i opuszczamy. Raz, dwa, trzy i opuszczamy.
Jeszcze raz, raz, dwa i trzy. Już zostawiam sobie w górze tą gumę. Siadam i ściągamy za głowę i wracamy. Blisko głowy idzie guma. I mocno rozciągamy. Oczywiście ten moment w dole przytrzymujemy. To ćwiczenie oczywiście też możesz wykonać na stojąco, możesz wykonać je w klęku, albo tak jak ja w siadzie. Ja lubię sobie zrobić w siadzie, wtedy naprawdę się mogę skupić tu na tej pracy. Z wydechem rozciągamy. C. I wydech. C. Ok, idziemy do klęku. Guma jest pod dłońmi i wykonujemy trzy razy ściągnięcie do barku. Trzy. Pięknie pracują plecy. Jeżeli dużo siedzisz, to ćwiczenie jest dla Ciebie. Raz, dwa, trzy i w dół. I jeszcze raz, dwa, trzy, ok. I wracamy z gumą do góry, tutaj ściągnij sobie do barku i prostujemy. Jeszcze zwrócę Waszą uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ćwiczyłyście właśnie jak kiedyś z gumami takimi lateksowymi i w pewnym momencie pojawiło się bardzo dużo takich gum booty band, czyli tych grubszych materiałowych, bo one właśnie gdzieś tam zapewniały, że guma się nie ślizgała, to niestety... Ach, pali. I druga strona. Niestety te gumy booty band właśnie nie za bardzo się nadają do ćwiczeń na górne partie mięśniowe, a te tutaj sprawdzą się i super przy ćwiczeniach na dolne partie i przy ćwiczeniach na górne partie, bo tak naprawdę rozciągają się praktycznie w takim samym dużym zakresie jak te gumy lateksowe, czyli jest to bardzo uniwersalny sprzęt. I jeżeli mam być szczera, to tych lateksowych już prawie, że nie używam. Booty band też używam już dużo rzadziej. Oczywiście gdzieś tam też się od czasu do czasu pojawią w mojej torbie na trening, ale już naprawdę te wygrywają w większości przypadków. Ostatnia seria na ramiona. Ok. Szykuje się guma na przedramionach, przy nadgarstku, ściągnięte łopatki i lecimy. Raz, dwa i trzy. Opuszczamy. Raz, dwa i trzy i opuszczamy. Raz, dwa, trzy i ściągamy za głowę, blisko głowy z tyłu, rozciągamy, duży zakres, mocno pociągnij. Pamiętaj, żeby właśnie dobrze dobrać ten opór, żeby ruch nie był skrócony, a jednocześnie, żeby mięśnie paliły. Oczywiście my tutaj robimy ćwiczenia ciągiem. Jeżeli już się zapoznasz z tym ciągiem, to możesz sobie szybko oczywiście podmieniać gumy w poszczególnych ćwiczeniach, jeżeli czujesz taką potrzebę, że gdzieś tam masz duży zapas albo gdzieś tam guma jest za mocna. Ok, schodzimy do podporu i ściągamy po trzy razy na stronę. Dwa, trzy, zmiana. Raz.
dwa, trzy. Plecy wyprostowane, brzuch aktywny, dłoń podciągamy wysoko, dwa i górę. Ostatni raz, raz, dwa, trzy i ostatni raz przyciągamy, prostujemy ramię za głowę. Bardzo te moje tricepsy już dzisiaj oberwały, ale postaram się zrobić do końca. Jeszcze 17 sekund. Już czuję, że troszeczkę mniej prostuję tą rękę. Więc sobie tutaj podniosę wyżej, żeby prostować do końca. Dobra, druga strona, tutaj przy barku, tutaj zza głowy wyprost. I wydech. Końcóweczka. To jest ostatnie ćwiczenie w tej części. Ostatnie. Trzy, dwa i jeden. Ała. Kolejna część zrobiona. Przechodzimy jeszcze do ostatniej części, która będzie na nasz brzuch i kor. Przechodzimy właśnie już do tych naszych ćwiczeń na brzuch. Schemat wygląda tak samo, oczywiście z innymi ćwiczeniami. Ja sobie tutaj wezmę też gumę o takim niewielkim oporze, ale odrobinkę mocniejszą niż tej części na ramiona. I teraz zaczynamy z leżenia. Ramiona są za głową i będziemy podnosić się do siadu równoważnego i jednocześnie podnosić nogi z podłogi. Zakładamy gumę na przedramiona, napinamy i podnosimy się do siadu równoważnego, jednocześnie odrywając nogi. I oczywiście tutaj staramy się trzymać gumę naprężoną. Nie musimy jej mocno rozciągać, ale chcemy ją tutaj troszeczkę napiąć. Wdechem podnosimy się do góry. Pamiętaj o ściągniętych łopatkach przy tym napinaniu gumy. Ok, i od razu tutaj przełóż gumę na stopy i w takim siadzie równoważnym przyciągamy łokieć do naszego kolana. Jeżeli ciężko Ci wykonać to ćwiczenie w siadzie równoważnym, możesz wykonać z podłogi w ten sposób. Jeszcze 10 sekund. Tutaj przyciągnięcie tego kolana powoduje, że brzuch nam się jeszcze bardziej napina. Ok, kładziemy się na plecach. Gumę zabieramy nad kolano. Można sobie delikatnie wsunąć dłonie pod pośladki, jeżeli potrzebujesz. I wykonujemy w leżeniu nożyce. Tutaj trzymanie tej nogi w górze, czyli mamy tutaj jeszcze większe napięcie od gumy, powoduje, że brzuch bardzo mocno nam się napina. Tym właśnie będą się różniły ćwiczenia
na brzuch z gumą i bez gumy. Nie mówię, że guma jest fajna jako element każdego ćwiczenia na brzuch, ale są takie, w których ta guma robi naprawdę różnicę. Ok, guma zostaje w tym samym miejscu. Opieramy się na kolanach i tutaj przyciągamy łokieć do kolana i wyciągamy długą linię. Tutaj można odstawić stopę na podłogę. Skupmy się na tym przyciągnięciu. I wydech, poczujesz cały bok. Staramy się tutaj przy tym, z tym ruchem łokieć kolano, skrócić nasz brzuch. I wyciągnij. Wydech i wyciągnij. Ok, obracam się tyłem i wykonujemy to samo ćwiczenie na drugą stronę. Ściągamy łokieć kolano i wyprost. I ostatnie 10 sekund z wydechem trzymaj. Tutaj fajnie by było złączyć kolano i właśnie przytrzymać pauzę. Ok, mamy i ściągamy gumę, wracamy do początku, mamy do powtórzenia tą całą sekwencję jeszcze dwa razy. I ćwiczenie wykonujemy z leżenia do siadu równoważnego, hop. Tutaj rozciągamy gumę. Z wydechem góra pilnujemy, żeby na brzuchu się nie zrobił stożek wzdłuż brzucha. Brzuch masz trzymać płasko. I nie chodzi tutaj o wałeczki, które ma każdy. Ok, zakładamy gumę na stopę i przyciągamy, hop, dół brzucha do siebie. Nie chcemy się tu mocno skręcać, tylko delikatnie. I pamiętaj, że możesz podnosić nogę z podłogi, nie musisz tego robić cały czas tutaj w powietrzu. Łyczka. Ok, wciągamy nad kolano i opuszczamy nogę, takie nożyce w leżeniu. Trzymaj żebra do siebie. Tak, nie chcemy tutaj takich otwartych żeber, tylko zamknięte. Trzymamy tu brzuch do siebie. Staramy się oczywiście trzymać odcinek lędźwiowy w jednej pozycji. Nie chcemy, żeby on się w tych trudniejszych momentach gdzieś tam wyginał, unosił. Oddychamy. Ok. I wracamy do podporu bokiem. Noga oparta i ściągnij góra i wzdłuż.
Jest, ok. Druga strona. Raz, dwa, trzy. Już ćwiczymy. Przyciągnij i długa linia. I oczywiście gdzieś tutaj próbujemy sobie taką małą pauzę zrobić, przyciągając to kolano do łokcia i z wydechem. Jeszcze raz. Ok, i już ostatni ten cały secik i to będzie koniec naszych ćwiczeń. Także ciśniemy do końca. Dobra. I z leżenia do siadu równoważnego. Troszkę się przesuwam. Ok, i tutaj. Wydech, c. Wdech i wydech, c. Jeszcze 10 sekund. No nie musimy się śpieszyć. Spokojne, porządne powtórzenia. Od razu na stopach i lecimy. Hop. Już wspomniałam, ten trening możesz wykonać bez butów, ale jeżeli wolisz w butach, to tutaj z gumą się nic nie stanie. Można zaszaleć. Właśnie w takich ćwiczeniach te lateksowe gumy lubią pękać. Jeżeli jesteśmy w butach, są bardziej delikatne. Wydech, 16 sekund. Ale to już ostatni raz. Ok, podciągamy gumę na uda i wykonujemy nożyce. Trzymamy stabilnie odcinek lędźwiowy. Ćwiczenie bardzo polubiłam. Ono wydaje się takie prościutkie. A tutaj jest gumą, fajnie, fajnie czuć calutki brzuch. Ok, i obracamy się na bok, już końcóweczka. Wyciągnij linię i ściągamy. Raz i dwa. Czuję, że cała drże. Naprawdę czuję, że mam całe ciało przećwiczone. I druga strona. Zaczynamy. Raz i dwa. Do końca 15 sekund. Ok, przejdźmy od razu do króciutkiego rozciągania. Oczywiście, jak zawsze, proponuję Wam któryś z dłuższych zestawów z mojego kanału.
A teraz sobie zrobimy coś takiego, żeby tylko trochę ostudzić to nasze ciało, wyrównać oddech. Oczywiście fajnie było zrobić sobie taką 15-minutową serię rozciągania. Wiem, że czasami prosicie właśnie o takie dłuższe rozciąganie po treningu, ale ciężko mi też jest wszystko, że tak powiem, zmieścić w takim treningu, bo jeżeli bym chciała zrobić taką bardzo rozbudowaną rozgrzewkę, mobility, część główną i jeszcze rozbudowane rozciąganie, no to te filmy byłyby bardzo długie. No niestety, na razie muszę się troszeczkę tutaj zmieścić w krótszym czasie. Druga noga, spokojnie. Dobrze, siadamy sobie w klęku. Wdech i wydech. Skłon i obie ręce. Wdech i wydech, skłon. Jeszcze kilka powtórzeń. Do góry i druga strona. OK. I tutaj przyciągnij łokieć do siebie. I kilka spokojnych oddechów. I druga strona. Kilka spokojnych oddechów. Skręć do boku. Na drugą stronę. I jeszcze wejdźmy do klęku i dosłownie kilka takich luźnych przemachów. OK. Cały trening zrobiony. Mam nadzieję, że Ci się podobało, niezależnie z jakimi gumami go wykonywałaś. Jeżeli jednak planujesz zakup gum czy wymianę właśnie z lateksowych, no to bardzo Wam polecam. To jest rodzaj gum, który naprawdę myślę, że pod każdym względem wygrywa z tymi lateksowymi. Oczywiście nie polecałabym Wam czegoś, gdybym nie wierzyła, że to jest naprawdę naj. Mam nadzieję, że już zdążyłyście się o tym przekonać. Oczywiście, jeżeli nie planujesz zakupu gum, to możemy się już pożegnać. Buziaki, trzymajcie się ciepło i do następnego treningu. Jeżeli natomiast planujesz, to możesz zostać jeszcze ze mną minutkę, bo chciałam dosłownie kilka rzeczy o nich powiedzieć. Mamy tutaj 5 oporów gum. Ja sobie w tym treningu użyłam praktycznie wszystkich, oprócz tej najmocniejszej, co myślę, że jest dobrą informacją dla tych z Was, które bardzo już długo, regularnie ćwiczą z gumami i lubią mocny opór. Także wszystkie pozostałe gumy użyłam w tym treningu. Można pracować w takim dużym zakresie ruchu, od małego do dużego, przez co właśnie można fajnie przetrenować ciało i przez to te gumy są takie uniwersalne. Jeżeli chodzi o ten największy opór, to myślę, że te mega zaawansowane osoby mogą sobie zawsze użyć nawet 2 gum. Także myślę, że tutaj pokryjemy wszystko. Kolorki są piękne, wybierałam. Jeżeli boicie się, że takie jasne kolory Wam się przybrudzą, to nie bójcie się, można wrzucić sobie takie gumy do pralki. Oczywiście według zaleceń, wszystko macie na stronie napisane. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście możecie zadawać je w komentarzu. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Życzę Wam miłych zakupów i do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć!